Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Cześć wszystkim. Dziękujemy za zaproszenie. Chciałbym powiedzieć, że śmiało proszę nam zadawać pytania, tak jak pan wspomniał. Niekoniecznie trudne, ale my jesteśmy do waszej dyspozycji i jesteśmy otwarci. Także proszę się nie krępować i śmiało zadawać pytania. Na dzisiejszym spotkaniu z piłkarzami Śląska gościła młodzież sycowska, z sycowskich szkół, między innymi z zespołu szkół ponadgimnazjalnych z liceum ogólnokształcącego, a także młodzież sycowskiego gimnazjum. Frekwencja dopisała, była pełna sala, młodzież zadawała pytania. Idea tego spotkania była taka, że właśnie młodzież poznała piłkarzy, ich życie codzienne, nie tylko te, które są widoczne na boisku. Myślę, że wszyscy byli zadowoleni. Najbardziej chyba były zadowolone te osoby, które robiły sobie wspólne zdjęcia, pytały zawodników o ich życie, o to, jak sobie radzą w klubie. I myślę, że spotkanie było bardzo udane. Mariusza, jakie jego uczucie było zdobycie Mistrzostwa Polski w 2012 roku po meczu z Wisłą Kraków, Roka Esmera? Jakie to było uczucie? Jak się czułeś? Powiem ci, że to było wspaniałe uczucie. Jest to nie do opisania. Zdobyć Mistrzostwo Polski i marzę o tym, żeby jeszcze raz udało mi się właśnie z tą drużyną osiągnąć tak wielki sukces. Ciężko powiedzieć, to powinien opisać, bo każdy młody chłopak ma sam ją po sobie. Zaczynając te długi przygody z piłką, marzyłem o tym, żeby coś takiego osiągnąć, coś takiego zdobyć, bo po to się trenuję, po to, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski, żeby nie wiem, zadebiutować w reprezentacji czy w Ekstraklasie. Na pewno bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajne spotkanie, pożyteczne. Spotkaliśmy się dzisiaj z kilkoma naprawdę bardzo ciekawymi pytaniami, także i dla nas, i myślę, że tutaj dla kibiców było to bardzo pożyteczne spotkanie. Spotkanie bardzo fajne, oczywiście pytania, które niektórzy na pewno zadawali, trochę było humoru i trochę powagi. Ale bardzo konkretne pytania i bardzo się cieszę z tego, że mogłem tu być. Spotkanie bardzo fajne, bardzo piłkarze bardzo pozytywni, naprawdę mi spoko ludzie i bardzo się cieszę, że mogłem ich poznać, mogłem autografy, zdjęcia zrobić z nimi.